Rozmawiamy z państwem, którzy przyjechali do Maruza z Opolszczyzny. To reprezentanci pewnej kabaretowej grupy. Chyba nie pomylę się, kiedy powiem, że pan Seweryn jest szefem kabaretu. Tak, jestem szefem. Sam kabaret nosi nazwę Babsztyle, tak, bo w zasadzie występują same panie, jestem jeden rodzynek w tych całych babkach. I miały taki pomysł przy okazji koła gospodyń wiejskich, że nie chcą tylko gotować, haftować i tak dalej, chcą coś dla ducha. No i wpadły na pomysł, że chętnie by się czymś zajęły. Ja tam znalazłem się totalnie przypadkowo, jak to się mówi, ale coś zaskoczyło i od roku próbujemy coś działać na różnych tam festynach, występach i tak dalej. Bawimy się. W kabarecie uczestniczy z jakieś 17 osób, także dla każdego jest rola, choćby krótkie zdanie, i to są osoby zarówno bardzo już na emeryturze zaawansowane wiekiem, gdzie no, z pamięcią już jest nie tak, ale samo wystąpienie przed publicznością jest dla nich wielką frajdą, bo nagle się okazuje, że przełamują swoje jakieś tam bariery, tak jak było podczas pierwszego naszego występu, gdzie dziewczyny wręcz spanikowane nie chciały wyjść na scenę, bo to jednak okazuje się, że nie jest to taka prosta sprawa, tak wystąpić przed publicznością, a teraz potrafią już improwizować, dodawać swoje teksty, gdzieś tam coś, jeżeli się zapomni, nawet tego nie zauważają. Kabaret to trudna materia, bo wiadomo, że każdy oczekuje tego, że przy waszym występie dobrze się będzie bawił i uśmiechnie się przynajmniej. Czy istniało takie ryzyko, że no właśnie ta trema może do tego stopnia onieśmielić, że nie poradzicie sobie, przynajmniej na początku? Tak, no początki były bardzo trudne, ale później z biegiem czasu jakoś to tak się przerodziło, weszło w krew, o może tak powiem, że nawet jeżeli się zapomni tekstu, tak jak Seweryn mówi, to improwizujemy, także coś powiemy od siebie i leci to dalej, nikt nawet nie zauważy. Łatwo jest rozśmieszyć publiczność? No, myślę, że szalenie trudno właśnie i przypominam sobie moje początki. Właściwie te pierwsze dwa takie skecze, gdzie musiałam zagrać, musiałam wyjść, to naprawdę przełamanie własnych obaw i oporów, tak powiem, bo rzeczywiście trema mnie zjadała. Pomagało mi bardzo w dużej mierze przebranie się. Czyli jak wchodziłam w tą rolę i zaczynałam się przebierać i już byłam tak kompletnie, że tak powiem, zamaskowana, tak, to naprawdę jakby te emocje opadały, to wszystko puszczało i szło gładko, ale bardzo często nawet na próbach nie potrafiłam się otworzyć, także początki swoje wspominam tak, teraz już można powiedzieć, że z perspektywy czasu to tak z uśmiechem na ustach, ale rzeczywiście dotrzeć do publiczności na festynach, zwłaszcza gdzieś tam, czy na piknikach rodzinnych, skupienie tych osób jest różne. Bardzo często biegają dzieciaki, ktoś tam, no wiadomo, jest to gdzieś tam jakieś piwo, jakieś rozmowy luźne i tak dalej, bo to są bardzo często spotkania rodzinne. To rzeczywiście trzeba potrafić przyciągnąć te osoby i skupić na sobie uwagę. Ale no, do tej pory nam się udaje. Ja jestem generalnie sceptykiem, więc zazwyczaj jak dostaję taki scenariusz od Seweryna, to w pierwszej kolejności mówię, nie, no to jest bez sensu, w ogóle to się nie uda, kto to tego będzie słuchał, to jakiś jest w ogóle kabaret Olgi Lipińskiej, bo nie, to jest bez sensu zupełnie, nie? Ale potem jest jedna próba, druga, zaczynamy się z tego śmiać i zaczyna to wychodzić, nie? Pewnie najtrudniej gra się u siebie, w swojej społeczności. Czy na początku nie obawiali się państwo tego, że ta lokalna społeczność, wasi sąsiedzi źle to przyjmą? No właśnie ja mam z tym problem straszny, wolę gdzieś występować poza naszą miejscowością. Jakoś tak u siebie mam jakąś blokadę taką, że nieraz się pomylę. Tak, no wszyscy mnie znają, bo też się udzielam, wszędzie mnie pełno, nie. Także jak jadę gdzieś na wyjazd, to całkowicie totalny luz, w ogóle niczym się nie przejmuję, że mnie burmistrz ogląda, czy ktokolwiek inny, nie. Także wolę wyjazdy. To jest kabaret wiejski. Czy tematyka jest jakby zaczerpnięta z życia wiejskiego tylko, czy sięga pan do innych? Nie, tematyka to w zasadzie nie tylko tematów. Nie, tematyką jest w zasadzie życie, tak.
bo teraz nie ma różnicy życia, jeżeli poziom życia na przykład na wsi czy w mieście. Są pewnie inne jakieś tam rzeczy, które ludzie wykonują, ale generalnie żyją tak samo i robiliśmy taki cykl spotkań właśnie kabaretowych pod hasłem telewizja w naszym życiu, tak? Czyli żeśmy robiliśmy powiedzmy taką satyrę na to, co ludzie oglądają, jak do tego podchodzą i takie różne z różnych programów, między innymi z Prawie Reportera i tak dalej. No różne były bajki, tak, z serialu Kiepskich, tak, byli nasi aktorzy, którzy odgrywali te role. A jakie inspiracje poza tym, o czym pan powiedział? No, czerpię raz, że podglądam inne kabarety, no bo to jest naturalne, że zawsze się uczymy od jakichś mistrzów, tak, gdzieś tam, ale nie jest to przekładanie tego, co na przykład zrobił jakiś kabaret, powiedzmy Ani Monroe czy coś i my to kopiujemy, tylko choćby nawet jedno zdanie gdzieś tam coś zafascynuje i wokół tego buduje się całą nową scenę, tak. Także, no inspiracja jest na co dzień, tak, w zasadzie. To są scenki rodzajowe, to są też pewnie jakieś występy solowe? Do tej pory nie robiliśmy żadnych takich monologów ani stand-upów i tak dalej. Gramy jako takie scenki rodzajowe, gdzie udział bierze powiedzmy minimum te 3 osoby, a czasami tam 4-5, w zależności od potrzeby i tekstu oczywiście. Mhm. Dłuższy tekst taki występowaliśmy jako całość, bo takie scenki kabaretowe można sobie łatwo przedstawić. Jak kogoś nie ma na przykład, gdzieś tam zachoruje, można zrezygnować, tego nikt nie zauważy, tak, bo chociaż treściowo one się niby łączy ze sobą, ale są osobnymi takimi częściami. Natomiast właśnie Herody, które występowaliśmy gościnnie, bo chciałem, żeby zobaczyły bo dziewczyny, jak się gra na scenie, bo tak to zawsze na jarmarkach to trawa, boisko, czyli takie dosyć polowe warunki, a tu scena i ludzie, którzy przyszli i się skupili tylko na tym, jest o wiele trudniej, tak? I same mogą powiedzieć, że nie było to takie łatwe, wbrew pozorom, zagrać dłuższy spektakl, powiedzmy taki około 30-minutowy, gdzie akcja, nie można sobie przestawić nic. Tak? Mhm. A ostrze satyry kabareciarzy bardzo często wymierzone jest w władze, notabli lokalnych. Czy wy też pokusiliście się w swoich skeczach o to, żeby kogoś skrytykować, pozytywnie dotknąć? Jeszcze nie, że tak powiem. Na razie bazujemy na tych scenkach rodzajowych, czyli jakieś ogólne takie cechy charakteru ludzi, na przykład, nie wiem, może wygląd, nie, no bo wygląd zawsze jest taki męczący, ale ogólne cechy życia, no powiedzmy, zachowanie się młodych ludzi na randkach, tego typu. Natomiast w najnowszym takim tekście, który będziemy wystawiać 26, no to już się pojawiają takie elementy, powiedzmy, jakieś tam polityczne, typu, gdzie tekst będzie opowiadał o tym, że grupa aktorów chce wystawić bajkę dla dzieci, no to się nie udaje z różnych tam powodów i między innymi też jest, że kiedy zastanawiam się, co wystawić, pada hasło, może wystawimy kota w butach. Mówi, nie wystawimy kota w butach, bo to zbyt polityczne ze względu na to, że prezes zaraz zapyta, w czyich butach chodzi jego kot, tak. Na przykład tego typu, tak. A jak reagują na waszą pasję wasze rodziny, bo pewnie znikacie na długo na próby. No, mężowie pewnie, partnerzy, czy nie są zazdrośni może o to, że między wami kręci się pan Seweryn? No pan Seweryn to jest już zupełnie chyba aseksualny dla nas kobiet, że tak powiem w tej chwili, no ale taka jest prawda. Traktujemy go jak koleżankę, bo przebieramy się i tam nie ma żadnych oporów, jeśli chodzi, bo warunki rzeczywiście, tak jak Seweryn tutaj powiedział, że są różne i są warunki polowe i po prostu jakby tego wstydu nie ma takiego między nami, a trzeba się szybko przebrać, z jednej roli w drugą wchodzimy. Więc tutaj jest takie pełne koleżeństwo. Natomiast rodziny na pewno czują jakby tą taką, takie osamotnienie, ale wspierają też bardzo. Mężowie wspierają, kibicują, przychodzą na te przedstawienia, zawożą z rekwizytami, tak, towarzyszą gdzieś tam. No ja mam akurat już to szczęście, nieszczęście, że te dzieci mam już dorosłe, więc jakby tego czasu mam dużo wolnego. No natomiast z innej strony powiem, że no czasem tak sobie myślę, no co ja urzędnik państwowy robię tutaj, tak? Wygłupiam się i robię z siebie kretyna, tak? To także pajacuję. No mało tego, jestem też w radzie parafialnej, więc ksiądz kiedyś mi zwrócił uwagę, że no wie pani, ale ostatecznie to takie nieobyczajowe, nie?
No nic nieobyczajowego tam w kabarecie nie widzę. No, w każdym razie parafia to jedna historia, a kabaret to druga i ona się zupełnie innymi prawami rządzi, tak? Rodziny generalnie wspierają bardzo i naprawdę wszystkie panie, które biorą udział, te 17 powiedzmy pań, to zawsze otoczone są tą rodziną, przyjeżdżają, kibicują, oklaskują. Skoro jesteście znani w środowisku jako ci, którzy etatowo praktycznie rozśmieszają, to czy nie oczekują tego od was tak na co dzień, nie? Ty jesteś w kabarecie, to zrób coś, żebyśmy się tutaj pocieszyli. Chyba nie, może nie, ale no, powiem tak, że oczekują, że z każdym występem będzie coraz śmieszniej. Tak? A tego nie da rady tak zrobić, że raz się urodzi lepszy pomysł, raz gorszy, a bynajmniej to, co nas śmieszy na próbach, na przykład niekoniecznie musi śmieszyć ich później podczas występu. Tak? No ale ja nigdy nie miałem problemu, powiedzmy, z rozśmieszaniem ludzi. Dowcipy zawsze mi się trzymały, choćby takie kawały, jak to się w szkołach opowiada, tak, czy tam za dziecka. Trzeba mieć coś w sobie, bo ten sam dowcip ktoś może spalić, a ktoś z tego może zrobić przedstawienie. Tak, no tu jest akurat z mojej strony, z dziewczyn chyba raczej też jest ogromny dystans do tego, co robimy, tak. Stąd nie boimy się właśnie przebrać, bo często występuję jako kobieta, jako babcia, czy tam, nie wiem, nawet ostatnio mieliśmy sketch taki, gdzie tańczyliśmy balet, gdzie spódniczka, rajstopy, getry i tak dalej, prawda, no i ktoś by pomyślał, no poważny facet, a tak się zachowuje, nie? Ale z pełen dystans. No, tak. Ja jeszcze tylko chciałabym dodać właśnie, że generalnie ja byłam większą sztywniarą. Ten kabaret jakby mnie to też rozluźnił. A widzę to w oczach mojej córki dorosłej już panny, bo ona mówi, mamo, no nareszcie ty jesteś taka, jak być powinnaś, że ja, wiesz co, no kiedyś w ogóle nie do pomyślenia, że ja pójdę z tobą na Sylwestra absolutnie jeszcze parę lat temu, a w tej chwili ona mówi, że ja żyję na luzie, także no być może, że ten kabaret rzeczywiście dał mi taki większy luz i dystans do życia, tak? Super. Panie tutaj przedstawią scenkę rodzajową dwóch starszych kobiet będących na emeryturze, zaawansowanym wieku. Jedna mieszka w bloku wysoko, druga przychodzi do niej w odwiedziny. I perypetie, jakie spotkały je po drodze. A to się cholera urządziła na tym czwartym piętrze? Zawsze była złośliwa, ale teraz to już przesada. A co to ja jestem? Kozica górska? Czy co? Że Himalaje mam zdobywać? Nie, mam dość. Niech ta cholera do mnie zejdzie, nie ja się mam do niej wspinać. Na takiej to wysokości to żyją chyba tylko Yeti. Zresztą jak na nią patrzę, to ona nawet do Yeti jest podobna. Halo? Marysia? Nie, nie ma Marysia. Halo? Czy Marysia? No przecież mówię, że nie mam żadnego rysia. Trzymanie dzikich zwierząt w domu jest zabronione. Ty idź do zoo. Co? Nie co, tylko zoo. Ale ja się pytam, czy przy telefonie, Marysia? Ty, Flondro, głucha jesteś. Nie mam żadnego rysia w domu, a tym bardziej przy telefonie. Coś się uparła na tego zwierzaka. Z animalców jesteś, czy co? To ja! Jagoda! Co się drze? Przecież słyszę, że Goda ciągle o rysiu. Daj ty sobie spokój z tym rysiem. Weź sobie może papugę, rybki zacznij hodować, ale odczep się od rysia. To strasznie niebezpieczne zwierzę. O właśnie, a może masz psa, bo ja chętnie wezmę. A może hipopotama, bo się pytał, kiedy mu oddasz jego cielsko. Nie, hipopotama to nie, za mały metraż mieszkania. Męczyłby się. A wracając do psa, to ja chętnie wzięłabym tego, no, jajnika. Taka paróweczka w domu nieźle by się prezentowała. Wiesz co, nie chcę mi się z tobą gadać. A co z psem? Z jakim psem? No z tym jajnikiem, bo ja go wezmę.
A pies ci mordę lizał, ty stara pierdoło, razem z Rysiem, tfu! Co za chamstwo! A mogłam jednak wziąć tego Rysia, a tak człowiek ciągle sam. Ale miała przyjść do mnie Jagoda. Pewnie przez tego Niemca o mnie zapomniała. Straciła dla niego głowę. Tato ma szczęście, 80 lat i zakochana. Jak ten Niemiec się nazywał? Chyba Alzheimer, bo mówiła, że jak z nim jest, to nic nie pamięta. To musi być miłość, też chciałabym się tak zapomnieć. Brawo.